Cześć, siemaneczko. Dzisiaj posadzimy sobie pomidory. Jak widzicie, no nie są jakieś specjalnej jakości te sadzonki. Bardzo marne w tym roku. Wyjątkowo zimny maj niezbyt korzystnie wpłynął na ich rozwój. Ale myślę, że w gruncie nadrobią szybko zaległości. Zapowiada się całkiem nieźle początek czerwca. Ciepło i mokro, więc powinny ładnie rosnąć papryki. Zobaczcie, to już w ogóle jest słabizna. One jeszcze pójdą do namiotu foliowego i się będą wygrzewać w nim. Niektóre odmiany trochę lepiej sobie radzą, są troszkę większe, no ale jak na razie słabowicie te pomidorki, no ale myślę, że nadrobią, tak jak już wcześniej mówiłem, i poradzą sobie. Będziemy je sadzić, tak jak już na poprzednich filmach mówiłem, właśnie na tej folii, tutaj wzdłużnie. Tak więc do gruntu pójdą dzisiaj odmiany stricte takie niewymagające podpór, odmiana Lolek, odmiana Maliniak, też odmiana Betalux, odmiana Bosman, Ola Polka i Beta. Także takie odmiany dzisiaj mam zamiar wysadzić i na koniec pokażę Wam, jak już wszystko się będzie prezentowało posadzone do ziemi. Tak więc pomidorki mamy już zasadzone. Tutaj poszła odmiana Lolek, takie drobne roślinki, niepozorne. Zaraz za Lolkiem idzie odmiana Beta, moja magisterkowa odmiana. Za Betą kolejno jest odmiana Bosman, ta taka, która troszeczkę chłodem dostała, ale myślę, że teraz ładnie podrośnie. Jeszcze sporo mi zostało, także będę musiał pomyśleć, co z nimi dalej zrobię. Po odmianie Bosman idzie odmiana Maliniak, tutaj maliniaczki, no i tutaj Betaluxy, nie, tutaj jest odmiana Galera, 3 sztuki, bo tylko tyle mi wzeszło, i tu już odmiana Betalux, 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 tutaj 3 miechunki pomidorowe odmiany ukraińskiej i tutaj pomidorki Ola Polka, takie żółte, fajne pomidorki, i za Olą posadzona jest odmiana Denar. To takie podłużne pomidory czerwone, typowo gruntowe. I tak prezentuje się cała rozsada pomidorów zasadzona. Tutaj jeszcze został kawałek placu na paprykę. Tutaj właśnie powędruje papryka. Także naprawdę fajnie udało się sporo ich zmieścić. A tam do foliaka, który się tworzy, będą posadzone pomidory wysokiej odmiany. Także co, trzymajcie się cieplutko, cześć!